od pewnego czasu, krótkiego, od niedawna, w przestrzeni publicznej funkcjonuje już fundacja imienia świętej pamięci Mariusza Bieńka, starosty płockiego, naszego wspaniałego, nieodżałowanej pamięci przyjaciela, która to fundacja będzie działała na rzecz młodych mieszkańców ziemi płockiej. Będzie ona zajmowała się gromadzeniem środków, pozyskiwaniem środków na stypendia dla tych młodych mieszkańców naszej ziemi, naszego powiatu, którzy mają po prostu trudne warunki. Tego na pewno Mariusz by sobie życzył, dlatego że sam podobną drogę życiową przechodził. Rozmawialiśmy niejednokrotnie i mówił, że zależy mu, aby w powiecie, którego jest starostą, nie miały dzieci ciężko, jeśli chodzi o zdobywanie wykształcenia, a jeżeli mają ciężko, to powiat chciałby, żeby mógł tym dzieciom pomagać. Chcemy jego marzenie, czyli ułatwienie startu życiowego młodym mieszkańcom ziemi płockiej, zrealizować i wprowadzić w życie, bo my tu wszyscy jak stoimy, ale wielu z nas, Państwa także zachęcam do udziału w tej fundacji, będziemy czy to gromadzili środki poprzez składki, czy występowanie z różnymi projektami, ale także inicjatywami społecznymi, czy to na dożynkach, czy jakieś imprezy charytatywne. Będziemy to wszystko robili, żeby marzenie Mariusza o tym, żeby żadne dziecko w powiecie płockim nie było wykluczone ze względu na warunki materialne, się spełniło.